Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozmowa niezależna. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pan poseł Marek Opioła, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Zespołu Smoleńskiego i członek Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Dzień dobry Państwu. Pisał pan szereg interpelacji. Ze strony internetowej pana można się dowiedzieć, że nie zostały jeszcze one rozpatrzone, dotyczące ogólnie rzecz mówiąc funkcjonowania służb specjalnych w Polsce. Czy myśli pan, że teraz nastąpi zmiana na stanowisku szefów służb, czy nie? No, to jest takie wróżenie trochę z fusów, ale ostatnie wydarzenia, czyli dymisja wiceministra spraw wewnętrznych pana Adama Rawackiego, jakby pokazuje, że może nastąpić jakieś przesilenie. Wydaje mi się, że one w pewnym momencie nastąpi, że tam wewnątrz służb specjalnych, szczególnie po tym nowym rozporządzeniu, które premier Tusk wydał 24 listopada o nowych prerogatywach dla ministra Cichockiego, koordynacji nadzoru nad służbami specjalnymi wszystkimi w naszym kraju. Niektórzy stwierdzą, że nie będą chcieli tak funkcjonować i prawdopodobnie posypią się dymisję, ale to jest jakby czas okaże, bo na razie mamy 3 stycznia i w związku z tym nic się jeszcze nie dzieje. No, minister Rapacki był postrzegany jako człowiek Grzegorza Schetyny, którego znał jeszcze z czasów, kiedy pan minister Rapacki był komendantem wojewódzkim we Wrocławiu. Więc jest coś takiego, że jest to oczyszczenie z ludzi Schetyny rządu. No tak, ale trzeba sobie przypomnieć, że jeszcze mamy komisję majątkową, w której też funkcjonuje szef służby kontrwywiadu wojskowego. I ten jakby układ krakowski, który też funkcjonuje w ramach służb specjalnych, który obecnie może być też niewygodny. W związku z tym może premier będzie chciał zrobić pewne przetasowania i podporządkować sobie służby, które mogą być teraz po prostu w jakiś sposób niewygodne obecnie, bo wiedzą dużo. No właśnie, ja właśnie pytałam się o tę interpelację pana, ponieważ we wszystkich, ze strony internetowej można się dowiedzieć, że we wszystkich interpelacjach niemalże jako odpowiadający jest minister Jacek Cichocki. Wspomniał pan właśnie o tym rozporządzeniu premiera. Czy mamy rzeczywiście super urząd w tej chwili? Według nas przede wszystkim doszło do złamania wielu ustaw dotyczących funkcjonowania służb specjalnych. Że to jednym w ogóle rozporządzeniem, właśnie o to chodzi, że jednym rozporządzeniem zostały podporządkowane ustawy. W związku z tym uważamy, że jest to złamanie w ogóle konstytucji. Złożyliśmy taki wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności tego rozporządzenia z konstytucją i z ustawami, bo według nas, według naszych prawników, nie można i tym aktem podporządkować sobie służb specjalnych, jeżeli się nie powołuje ministra koordynatora, bo właśnie to jest kluczem było to, że teraz minister Cichocki mówi, że tak super wszystko funkcjonuje, cały nadzór nad służbami, dlatego że nie ma ministra koordynatora. Oni twierdzą, że minister koordynator to w jakiś sposób zaburza ten cały porządek, no ale po to był ustawodawca. Wymyślił tą formułę stworzenia ministra koordynatora, żeby odciążyć od premiera od zajmowania się służbami specjalnymi, nadzorem, żeby mógł po prostu on koordynować, uzgadniać, tak żeby służby miały nadzór nad sobą. Dotychczas tego nie było, czyli w tej kadencji 2007-2011, iż wszyscy szefowie służb specjalnych bezpośrednio kontaktowali się z premierem. Wiadomo, czym to się skończyło. A czy to ten nadzór oznacza, że minister Cichocki może odwoływać szefów służb, czy to premier odwołuje? Nie. No właśnie. Tam jednak doszło do tego, że sobie zostały zagwarantowane pewne prerogatywy dla premiera, ale tak naprawdę czas w rzeczywistości pokaże, jak to będzie funkcjonowało. Wracając do moich interpelacji, to ostatnio zadałem panu ministrowi Cichockiemu pytanie na posiedzeniu komisji, dlaczego nie odpowiada na moje interpelacje, bo już pani redaktor nie wspomniała, że te interpelacje są z poprzedniej kadencji, tak, ponieważ niestety było tak zrobione, że non stop dostaje prolongaty, kadencja szósta się skończyła. Jaka była odpowiedź? No żadna, w sensie takim nie otrzymałem żadnej odpowiedzi i teraz na nowo złożyłem i już nie wytrzymałem, bo kolejne prolongaty dostałem. Tak. Te same pytania, które od 6 miesięcy zadaję
premierowi, bo to są interpelacje do funkcjonowania służb specjalnych, bezpośrednio są skierowane do premiera, a że rzeczywiście, jak pani wspomniała, odpowiada minister Cichocki. No i odpowiedziałem, minister Cichocki mi odpowiedział, że jest pan członkiem Komisji do Służb Specjalnych, niech pan pyta na Komisji do Służb Specjalnych. No ale wiadomo, czym się to kończy. Kończy się tym, że jest to, protokół jest utajniony, to po pierwsze. Nie ma jakby żadnej relacji. Państwo jako media nie możecie otrzymać, jak się pyta poseł, no i jest to zabronione. W ten sposób jest to ograniczenia też prawa posła i senatora, który jakby w tym momencie minister mówi, że i nie, musi pan o wszystko się pytać na komisjach. Czyli de facto związane ręce, prawda? Tak, no i dlatego ja wyszedłem z takiego założenia, że jednak nie odpuszczam tej formuły, że po to ona została skonstruowana, żeby o takich ważnych sprawach po prostu zadawać proste pytania do rządu, bo od tego jest rząd, żeby udzielać odpowiedzi publiczne, nam wszystkim, publicznej. Był pan członkiem komisji weryfikacyjnej. Został pan zwolniony z tajemnicy państwowej. Przez kogo pan został zwolniony? Zostałem zwolniony przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Mówię o śledztwie, które się toczy, w którym prokuratura chce uchylić immunitetu panu posłowi Antoniemu Macierewiczowi, który był szefem komisji weryfikacyjnej, tak, twórcą kontrwywiadu wojskowego, wiceministrem obrony narodowej. I w tej chwili okazuje się, że prokuratura uznała, że popełnił przestępstwo. Popełnił przestępstwo, rozwiązując WS i tworząc zapór? No oczywiście, że nie. Ustawy wprowadzające rozwiązanie wojskowych służb informacyjnych zostały przyjęte większością i tutaj jeden taki fakt, który może już wszyscy zapomnieli, że jedną osobą, którą bodajże wtedy głosował przeciwko, był pan poseł Bronisław Komorowski. A Platforma Obywatelska wtedy poparła te ustawy rozwiązujące wojskowe służby informacyjne, stworzące dwie służby, jedną kontrwywiadu wojskowego i służbę wywiadu wojskowego. I były to ustawy w kadencji 2005-2007. Ja pracowałem wtedy nad tymi ustawami. Byłem wiceprzewodniczącym komisji. Tam większość specjalnej komisji, nadzwyczajnej komisji, bo projekty ustaw złożył prezydent świętej pamięci. Ja rozumiem, że przecież w tej komisji stworzono zapis, który już również został przyjęty, że raport ma być upubliczniony, prawda? Zobowiązywał prezydenta do publikacji raportu. Tak, było to zapisane i to jest wszystko było zgodnie z prawem. W związku z tym nie dziwi teraz funkcjonowanie prokuratury, że wzywa się byłych członków komisji weryfikacyjnej. Przedstawia im się dokumenty mówiące o tym, o zwolnieniu z tajemnicy państwowej, czy podpisane przez prezydenta lub przez premiera. Ale oni nie byli szefami, szefami komisji weryfikacyjnej. Właśnie chciałem do tego dojść, że tylko według nas jedyną osobą, i ja napisałem pismo do prokuratora generalnego, pana prokuratora Seremeta, z prośbą o wyjaśnienia tej sytuacji, dlaczego byłym członkom przedstawia się takie dokumenty. Mi też przedstawiono taki dokument, że została mi uchylona tajemnica państwowa. Według naszej wiedzy i według wiedzy ustawodawczej może tylko taką osobą być, która może uchylić tą tajemnicę ze mnie, jest przewodniczący komisji weryfikacyjnej. Nie tylko prezydent zwalnia, ale okazuje się, że również prezydent. Obecnie tak, ale tylko jedyną osobą, która może zwolnić z członków komisji weryfikacyjnej, jest przewodniczący komisji weryfikacyjnej, a nie prezydent, ani premier, ponieważ oni nie mieli żadnego pojęcia, nad czym komisja pracuje. Komisja była niezależnym ciałem ponadustawowym i tylko prezydent upubliczniał raport, który został przedstawiony przez członków komisji weryfikacyjnych poprzez przewodniczącego, który kierował pracą członków komisji weryfikacyjnej, którzy tak naprawdę chodzi o to, że członkowie komisji weryfikacyjnej mieli dostęp do tajemnicy, całej tajemnicy wojskowych służb informacyjnych, w tym materiałów operacyjnych. W związku z tym nawet żaden minister, nawet premier polskiego rządu nie ma takiej wiedzy, jakiej mieli członkowie komisji weryfikacyjnej. I teraz on zwalnia lub prezydent zwalnia, przedstawia się zwolnienie z tajemnicy państwowej. W naszym przekonaniu jest to nadużycie i tylko jeden jest to działanie mówiące o tym, że przewodniczący
Antoni Macierewicz, pan poseł, jest po prostu osobą niewygodną i trzeba go... Właśnie, chciałam o to zapytać. O co, dlaczego taki atak? Bo każdy, właśnie większość członków komisji weryfikacyjnej... I po tylu latach. I ludzie, którzy napracowali nad rozwiązaniem WSI, mieli mniejsze lub większe problemy. Wiadomo, pana też to dotknęło, ale inni tak samo mówili o przebitych kołach, zniszczonych samochodach, anonimach. No, brak pracy i tak dalej. Więc to jakby wiadomo, że naruszyliście bardzo silne lobby, silne układy, jakby ktoś się nie śmiał z tego, więc coś takiego istniało. Naruszyliście żywotne interesy służb, które przypomnijmy do 2006 roku, od 1944 roku nikt nie weryfikował. To była ciągłość, służba się nazywała to informacja wojskowa, później WSW, drugi zarząd sztabu generalnego WSI, nigdy do 2006 roku nie zweryfikowane. Naruszenie poważnych interesów. Natomiast czy w tym można, w tym ataku na was i na posła Macierewicza, teraz imiennie, bo chcą mu uchylić immunitet, zobaczymy, jak się zachowa prokurator generalny, bo jeszcze nie wiadomo, zanalizuje materiały, jak mówi, które do niego trafiły. Czy uważa pan, że tak samo sprawa smoleńska może tutaj mieć wpływ? Ale ona jest moim zdaniem właśnie kluczowa, że proszę zauważyć, że różnego rodzaju śledztwa, w których występują członkowie komisji weryfikacyjnej, na które są wzywani na różnego rodzaju postępowania prowadzone, czy to przez prokuraturę, czy przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo też takie miały miejsce, one jakby trwały i nagle dostajemy bardzo, bardzo ogromnego przyspieszenia i całe jakby śledztwo trwa, jest jeden, jak ja rozumiem, wyłączony wątek dotyczący posła Antoniego Macierewicza i nagle idzie przekaz, że trzeba mu uchylić immunitet. A kiedy to się dzieje? Kiedy się dzieje? Wtedy, kiedy właśnie zespół do zbadania wypadków samolotu Tu-154 parlamentarny odkrywa ważne wątki, decyzje tego, co się wydarzyło tam. Jest powołany, są eksperci powołani i współpracują z zespołem z zagranicy, ze Stanów Zjednoczonych, którzy właśnie... Obalają te tezy rosyjskie i... Ale nie tylko, komisji Millera i w ogóle nagle okazuje się, że te wszystkie zapisy dotyczące komisji Millera czy komisji pani generałowej Anodiny są po prostu godne do wyrzucenia do kosza. Dlatego, że w ogóle coś innego się tam stało i zaczyna się publiczne zadawanie pytania, co tak naprawdę się wydarzyło wtedy, co miało miejsce wtedy, nagle zostaje prokuratura uruchomiona. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wszystkiego dobrego w nowym roku życzę wszystkim, ponieważ po raz pierwszy się widzimy w nowym roku. I mam nadzieję, że ten rok będzie dla nas dobry. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.